Czasy, kiedy w Dzień Wagarowicza szkoły pustoszały, chyba bezpowrotnie minęły. Po pierwsze dlatego, że w tym roku pierwszy dzień wiosny z prawdziwą wiosną nie miał nic wspólnego. Po drugie, dyrektorzy i nauczyciele zadbali o to, aby wagary w szkole również były fajne. Organizujemy dzieciom inne, alternatywne możliwości spędzania czasu, a nie, jak wiemy, na łonie natury. W Zespole Szkół nr 1 Dzień Wagarowicza odbywał się pod hasłem Święta Patrona Szkoły, Mikołaja Kopernika. Z tej okazji zorganizowano kilkanaście konkursów, również tych związanych z osobą i osiągnięciami najsłynniejszego polskiego astronoma. Ich rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbyło się podczas czwartkowej uroczystości. Przygotowano na nią również przedstawienie na motywach książki Mały Książę, występy szkolnych talentów wokalnych i tanecznych oraz poloneza. Oprócz tego na terenie szkoły działały kramiki, w których można było kupić ciasta i słodycze oraz gospoda pod Chudym Żakiem, gdzie serwowano staropolskie jadło i napitki. Cały zespół zaangażowany był w przygotowanie Dnia Patrona, Święta Szkoły. Mamy Święto Wiosny przy okazji, dlatego można było zobaczyć, jak wszyscy pięknie, kolorowo są przebrani. Każda klasa miała wybrany kolor wśród kolorów tęczy, które miała się ubrać, dlatego nasza szkoła wygląda pięknie. Jak Państwo zauważyli, nauczyciele także bardzo zaangażowali się w przedstawienie, występowali razem z dziećmi. Myślę, że to świetnie wpływa na integrację, na relacje między nauczycielami a uczniami. Na dobre relacje i wzajemny szacunek bardzo dobrze wpływają też marsze tolerancji organizowane już od 3 lat przez społeczność Legionowskiego Zespołu Szkół nr 3. Tegoroczna manifestacja odbyła się pod hasłem tolerancji międzypokoleniowej. Czy jesteś stary, czy jesteś młody, nie ma życia bez miłości i zgody. Myślę, że na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w naszym społeczeństwie te różnice pokoleniowe i to ponad pokoleniami hasło jest bardzo ważne. No, w każdej rodzinie jest i małe dziecko, i senior, i wszyscy razem powinniśmy jakoś uczyć się od siebie wzajemnie, więc takie hasło i tegoroczne działania nasze. Które podobnie jak w ubiegłym roku wspały legionowskie przedszkolaki oraz uczniowie z innych szkół. Finał marszu miał miejsce pod pomnikiem Jana Pawła II. W tym roku pragniemy przypomnieć, jak istotna jest solidarność międzypokoleniowa. Dzisiejsze wydarzenie zobowiązuje nas do przypomnienia o wartościach wieku sędziwego. Mądrość seniorów zdobyta dzięki doświadczeniom całego życia powinna inspirować nas młodych do tego, aby w życiu kierować się wartościami ducha, które tak naprawdę nigdy się nie starzeją. Warto tutaj przypomnieć nauczanie Jana Pawła II, który podkreślał, że osoby starsze ukazują ciągłość pokoleń i przedstawiają wzajemną zależność między ludźmi. Skoro już mowa o pokoleniach, to czwartkowa uroczystość w szkole podstawowej nr 7 była skierowana do tego najmłodszego. Odbyło się tam oficjalne otwarcie placu zabaw współfinansowanego z rządowego programu Radosna Szkoła. On był bardzo potrzebny, ponieważ młodsi uczniowie już nie mieścili się na poprzednim placu zabaw, który też spełniał swoją funkcję, ale tak do końca nie był tak atrakcyjny dla dzieci. Także była to konieczna inwestycja i tutaj dzięki środkom Urzędu Miasta i dzięki wsparciu, dzięki programowi rządowemu Radosna Szkoła możemy się tym placem dzisiaj cieszyć. Ale ścieżka zdrowia, równoważnia, ścianka wspinaczkowa i inne urządzenia zamontowane na placu zabaw będą służyć nie tylko uczniom siódemki. Ten nasz plac jest jednym z ostatnich w Legionowie i chcemy skorzystać z tego, co już wypracowały przedszkola i szkoły, przy których te place się znajdują. Zajęcia szkolne trwają do godziny 17, czyli świetlica szkolna, ale myślę, że po tym czasie, w okresie letnim, wypracujemy jakieś dobre praktyki, żeby mogli rodzice z dziećmi korzystać, nasi uczniowie korzystać z tego placu jeszcze. Plac zabaw przy szkole podstawowej nr 7 kosztował około 127 tysięcy złotych.